Dzień dobry, Patryk Drzewiecki, Festiwal Kamera Akcja. Bardzo jest mi miło wszystkich powitać w naszym nowym projekcie, filmowych historiach mówionych, które odbywają się w ramach Filmowego Lata w Łódzkim. Projekcie, do którego zapraszam edukatorów filmowych, działaczy kultury z całego województwa łódzkiego i wypytuję ich o ludową historię kina. O taką historię, która nie została jeszcze dostatecznie opisana przez filmoznawców i na pewno nie została wpisana na oficjalne karty historii. A dzisiaj kontynuujemy cykl rozmów w ramach filmowych historii mówionych, a bardzo się cieszę na tę rozmowę, bo moją gościnią dzisiaj jest pani Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Muzeum Kinematografii, które jest wieloletnim partnerem Festiwalu Kamera Akcja, przy którym mam przyjemność pracować także w tym roku. Ale mam też jeden powód taki osobisty, bo też jestem absolwentem filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i nie ukrywam, że przez te 5 lat sięgałem do pani tekstów dotyczących kultury filmowej, a przede wszystkim kultury filmowej w Łodzi, ale także do wywiadów, które pani przeprowadzała z różnymi twórcami czy działaczami kultury filmowej. Tak więc przed nami naprawdę ciekawe pół godziny rozmowy. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło słuchać takich dobrych słów na temat mojej pracy. To też świetnie, jeśli te moje teksty czy moje zainteresowania trafiają do publiczności. Bardzo jest mi miło. Tak, i też właśnie bardzo się cieszę, że Uniwersytet pomógł mi dotrzeć do tych tekstów, bo dzięki właśnie prowadzącym mogłem zajrzeć do nich i się naprawdę bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć o kulturze filmowej. Zrobiłem research na pani temat w internecie, aczkolwiek nie znalazłem bardzo ważnej informacji na temat tego, gdzie pani mieszkała w dzieciństwie, stąd moje pytanie być może trywialne, ale czy pani pochodzi z Łodzi, czy z jakiegoś innego miasta? Nie pochodzę z Łodzi, pochodzę z miasta Końskie. To jest miasto położone 100 km na południe od Łodzi. Miasto wtedy, kiedy byłam dzieckiem, z dwoma kinami, co było bardzo ważne. W międzyczasie z jednym kinem, bo ten rynek kinowy zmieniał się bardzo w okresie, kiedy zaczęłam chodzić do kina i wtedy, kiedy chodziłam w liceum i taką moją pasję filmową odkryłam. Także Łódź przyszła do mnie dopiero na studiach. Rozumiem. Powiedziała pani o liceum, że to liceum rozbudziło w pani zainteresowania filmowe. A jak to wyglądało wcześniej, w dzieciństwie? Uczęszczała pani do kina? Też nie pytam może o szkołę podstawową, ale też o wyjścia z rodziną do kina. Czy coś takiego państwo robili wtedy? Robiliśmy i to jest jedno z najfajniejszych moich wspomnień z dzieciństwa, czyli poranki filmowe. Były takie niedzielne seanse filmowe dla dzieci. Tata zabierał mnie na te projekcje, na filmy, nie wiem, z przygodami Bolka i Lolka, jakichś innych polskich bohaterów, Koral Gola. I właściwie w każdą niedzielę, o ile tylko były takie seanse, to chodziliśmy do kina Pegas. I to był chyba początek tej pasji. Ja też pamiętam, jako, nie wiem, może 10-letnia dziewczynka, trafiłam na seans filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo. Czysty przypadek sprawił, że grupą dzieciaków z ulicy Leśnej, przy której mieszkają do tej pory zresztą moi rodzice, poszliśmy do kina i okazało się, że film dla młodzieży, którym był zaplanowany, nie dotarła kopia, więc seans nie mógł się odbyć, ale moi starsi koledzy bardzo chcieli coś zobaczyć. I wtedy pan, który prowadził kino, zaproponował nam jedyny, który miał, czyli Obcego ósmego pasażera Nostromo. Do tej pory jestem przerażona, jak oglądam ten film, bo widzę tego obcego za swoimi plecami. Także takie doświadczenie kinowe też mam. To ja z mojego dzieciństwa, może nie dzieciństwa, bo te filmy później wyszły, ale też pamiętam, że wybrałem się całkiem przypadkowo na pierwszą część Obecności. Więc to też dosyć traumatyczne przeżycie dla mnie było. Chociaż teraz, jak z perspektywy czasu oglądam te filmy, to faktycznie dostrzegam różne mankamenty, już aż tak się ich nie boję. I też się tak zastanawiam właśnie, czy to, że ja studiowałem filmoznawstwo, to po prostu pozwala mi zwracać uwagę na różne rzeczy i dlatego troszeczkę inaczej może traktuję te filmy. Zdecydować się od tego, co jest na ekranie. Możemy analizować, rozkładać film na czynniki pierwsze i wyłączamy emocje, a włączamy rozum. To pomaga przetrwać te najtrudniejsze momenty w kinie.
Tak, to prawda, ale tak się właśnie zastanawiam, czy to jest dobre, czy też niedobre, bo zauważyłem, że dzięki filmoznawstwu zbyt bardzo zwracam uwagę na kwestie techniczne w filmach i te wszystkie filmy, które oglądałem kiedyś, też w ramach tego cyklu rozmów często powracam do filmu Step Up, który oglądałem za dzieciaka, który jest, mogę szczerze powiedzieć, że to jest jeden z tych moich klasyków, do których wracam, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, to nie jest wybitne aż tak kino, aczkolwiek ciekawe, aby powracać do tego. Stąd też jeszcze moje pytanie właśnie, czy wraca Pani do tych filmów, które oglądała Pani w dzieciństwie? Wracam jak najbardziej, może już nie tylko w kinie, ale też w telewizji, w tych czasach, kiedy był taki program Grażyny Torbickiej, Kocham Kino, program drugi to emitował. Oglądaliśmy znowu z tatą wszystkie te klasyczne obrazy typu Ojciec Chrzestny i ja je darzę dużym sentymentem i mam wobec nich specjalne uczucia. Jest coś takiego, że ten taki kanon, który poznaliśmy w dzieciństwie, w nas zostaje i nawet jeśli po latach okazuje się, że nie są to już takie wielkie dzieła, za które je uważaliśmy, to mamy do niego specjalne uczucia. A darzy Pani uczuciem samą instytucję kina? Bo rozumiem, że... Ja uwielbiam kino, to ja jestem... Jest pewnie jeszcze spora grupa takich dinozaurów, którzy tęsknią za starymi salami kinowymi i im nie przeszkadza ten może niezbyt elegancki zapach lekko pachnących foteli kinowych, ale ja się wychowałam w jednosalowych kinach, czyli takich, gdzie jeśli ktoś przychodził do kina przed seansem, się spotykał, wiadomo było na co idziemy, jaki film będziemy oglądać i wychodziliśmy z tymi samymi emocjami. Boże, ja taki film widziałam Speed z Sandrą Bullock lata temu jeszcze właśnie w tym kinie Pegas. Dużo filmów oglądałam, ale też w Końskich, jak jeszcze jesteśmy przy Końskich i przy tej przeszłości, w czasie, kiedy ja byłam w liceum, zaczął działać bardzo dobry dyskusyjny klub filmowy, prowadzony przez filmoznawcę po Uniwersytecie Łódzkim i on naprawdę zaszczepił w nas pasję filmową, bo ściągał różne takie eksperymentalne filmy i artystyczne. Wtedy, nie wiem, Bo Widerberga, Życie jest piękne, obejrzałam Arizona Dream, Truposza, czyli Jarmusze, ta muzyka Kusturicy, która dla nas wszystkich była odkryciem, no to były takie świetne emocje. Każdy czwartek spotykaliśmy się w tym DKF-ie i to też było bardzo żywe, bo generalnie przychodzili na te seanse, młodzi ludzie, no i czekaliśmy, co będzie jeszcze, co będzie dalej. No i znowu, jakby też los sprawił, że nigdy nie pracowałam w innym niż jednosalowe kinie. Jest to pewien luksus, no w tej chwili jest tak niewiele tych tradycyjnych kin, ja to bardzo doceniam, ale mam wrażenie, że to jest już taka bardzo wąska dziedzina kina, bardzo osamotniona, ale jest to coś specjalnego. Od 17 lat prowadzę kinematograf, czyli właściwie od samego początku, od pierwszego publicznego pokazu biletowanego towarzyszę temu kinu z jakimiś niewielkimi przerwami związanymi z życiem rodzinnym. Cały czas jestem przy jego programowaniu, przy wymyślaniu repertuaru, wydarzeń. Czasami też prowadzę spotkania, no to jest absolutnie wielki zaszczyt i przywilej móc pracować w tym miejscu, a nie mam takiego bardzo bogatego doświadczenia, bo jeszcze na studiach filmoznawczych na początku lat 2000 trafiłam do Kina Charlie, wówczas jednosalowego i przez krótki moment na forum kina europejskiego byłam na praktykach właśnie w tym kinie Czarni. Wtedy Czarni był prowadzony przez Sławka Fijałkowskiego, do tej pory to też jest jeden z kiniarzy z najważniejszym stażem w Łodzi i w Polsce. To jest świetne przedsięwzięcie, kino przez niego prowadzone, ale wówczas Sławek miał wspólnika Zbyszka Sieńczewskiego i oni podzielili się na dwa kina. Czarni zostało ze Sławkiem, Zbyszek przejął kino Cytryna, które wcześniej należało do prywatnej sieci Heliosa. Jeszcze nie było multiplexu Helios, tylko było kilka pojedynczych kin, takich jak Bałtyk, Polonia, Kapitol.
I ta cytrynę oddano Zbyszkowi Sieńczewskiemu do prowadzenia. I my braliśmy udział w takim naprawdę niewiarygodnym przedsięwzięciu. My, to znaczy ja, grupa moich kolegów, moja koleżanka Kasia Tomaszyk, która ze mną studiowała na roku, i bawiliśmy się w kino, to znaczy sprawdzaliśmy, w jaki sposób działa promocja, jak wymyśleć coś, jak zachęcić ludzi do kina artystycznego. To nie były takie oczywiste rzeczy, ale to wszystko tam się udawało i do tej pory ludzie wspominają to kino, mimo że nie istnieje już od dobrych 10 lat, kilkunastu lat. Myślę, że to już, że cytryna przestała istnieć z końcem lat 2010, jakoś tam jeszcze w międzyczasie. Cytrynę prowadzili Alan Siedlecki i Wojtek Augustyniak, którzy w tej chwili z dużym sukcesem realizują Polówkę. Także bardzo fajne są te losy filmowej Łodzi w tym zakresie kin. No ale ja trafiłam do kin w tym czasie, kiedy kończyły żywot kina jednosalowe i mogłam to obserwować, oczywiście też z smutkiem dużym, bo i z sentymentem pewnym. Patrzyliśmy, jak się buduje pierwszy multiplex. Najpierw to był Silver Screen przy Piłsudskiego, potem pojawiło się Cinema City. No to była już potężna konkurencja dla kina Cytryna, które mieściło się przy ulicy Zachodniej Pruchnika. Więc naprawdę blisko powstał ten taki nowoczesny multiplex. Obserwowałam też, jak zamyka się Polonia, Bałtyk, Kapitol, który znikł, te wszystkie kina, które zniknęły z filmowej mapy Łodzi. I oczywiście taka jest kolej rzeczy. Kino jest wynalazkiem technologicznym, technicznym i kino jest też wynalazkiem bardzo związanym z finansami, więc nie możemy płakać, ale pewien sentyment we mnie pozostał i też nieprzypadkowo ta tematyka łódzkich kin pozostaje mi cały czas bliska. Ja też mam ogromny sentyment do jednosalowych kin. Ja pochodzę z Kalisza i pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to chyba było pierwsze kino, które kiedykolwiek odwiedziłem, kino Apollo w Kaliszu, które też faktycznie potem zostało przejęte przez Heliosa. Potem zostało zlikwidowane i potem Helios faktycznie powstał w galerii Amber w Kaliszu. Ale faktycznie to kino Apollo bardzo miło wspominam, bo tam też obejrzałem chyba swój pierwszy film kinowy i to był Shrek 1 albo 2. Więc bardzo też chętnie do tej produkcji wracam. U nas w Kaliszu także jest Centrum Kultury i Sztuki, które niestety aż takiego dużego nacisku nie kładzie na kino mimo wszystko. Ta sala kinowa raczej funkcjonuje jako sala koncertowa, również teatralna. W tym kinie dosłownie kilka pokazów w ciągu tygodnia się odbywa. Zresztą teraz tam jest remont chyba, więc to kino jest teraz zamknięte. Ale też bardzo, bardzo chętnie do tego miejsca wracałem albo sam, albo w szkole, kiedy chodziliśmy na różne adaptacje lektur. To też bardzo, bardzo miło wspominam. W trakcie naszej rozmowy pojawiło się słowo telewizja, do którego muszę również wrócić. Podczas mojej ostatniej rozmowy z Malwiną Czajką troszeczkę rozmawialiśmy na temat streamingów i tego szału po prostu na różne portale streamingowe. I chciałbym właśnie panią spytać, może troszeczkę zaczynając od początków, czy jako dziecko oglądała pani telewizję? Ten telewizor był obecny w domu? Był. Był i to był przyjemny towarzysz rzeczywistości. Pamiętam programy dla dzieci, które były emitowane, nie wiem, od tych wczesnoporannych przez popołudniowe jakieś tiktaki, wieczorynki, to wszystko było też bardziej poukładane. To znaczy, ja się urodziłam w drugiej połowie lat 70., więc moje dzieciństwo przypadło na lata 80., czyli ten czas, kiedy są dwa programy w telewizji, jeszcze nie pojawiły się prywatne stacje telewizyjne, więc wiadomo, co jest o godzinie 17, na którym programie, co jest o godzinie 19. Ten rytm oglądania był o wiele bardziej uporządkowany, ograniczony, ale przez to taki do ogarnięcia. To znaczy, no teraz przy kilkuset programach, kanałach w telewizji plus streamingach z nieograniczoną ilością treści, to znaczy ograniczoną, ale nieprzebraną ilością, to wszystko wygląda groźniej. To znaczy, można się zagubić zupełnie. Ja myślę, że
dobra jest taka świadomość, że jest coś, się zaczyna, kończy i że nie wiem, jakieś najlepsze dzieła są polecane choćby przez wymienioną przeze mnie Grażynę Torbicką, czy przez Tomasza Raczka i Zygmunta Kałużyńskiego, bo przecież też oglądaliśmy Perły z Lamusa, oglądaliśmy oczywiście filmy nieme i przedwojenne filmy w tym cyklu polecanym przez Stanisława Janickiego. Także pewnie było sporo treści, które kinomanowi mogły się przysłużyć. Też do takiego porządkowania swojej wiedzy filmowej, czy budowania takiej świadomości o historii kina i o nie wiem, kierunkach filmowych, filmach gatunkowych itd. A w takim razie telewizja była tym dodatkowym członkiem rodziny u państwa? Stanowiła pewnego rodzaju tło tak naprawdę wszystkich codziennych czynności? Chyba nie tak, nie tło, ale kupowaliśmy gazetę, w każdym tygodniu pojawiał się do niej dodatek telewizyjny. I ja pamiętam już, jak miałam kilkanaście lat, to świadomie wybierałam sobie filmy, które zakreślałam i jakby wiedziałam, że to jest film, który chcę zobaczyć, więc planowałam sobie tak wieczór. Nie, raczej bym tak traktowała telewizor jako taki nośnik wybiórczych tytułów, aniżeli takie towarzystwo nieustannie peplające, to jest może brzydkie słowo, ale nie chodził nas telewizor, jak byłam dzieckiem. Potem jak się pojawił Polsat, TVN, te kolejne kanały, to może telewizor był częściej wyświetlany, ale zapomniał pan o innym wątku. Jak w latach 90. miałam kilkanaście lat, to pojawiło się grzyby po deszczu wyrosły, wypuszczalnie kaset VHS. No i to był szał. W sklepiku osiedlowym, takim blisko mojego domu, rowerem się dojeżdżało, codziennie można było wypożyczyć nowe tytuły. Oni też dbali o świeżość tych tytułów, więc dość często wymieniali. Było kilka wypożyczalni w mieście, więc właściwie naprawdę można było nadrobić sobie, szczególnie tych takich amerykańskich klasyków, filmów, których w telewizji nie było, albo mi się nie udało ich złapać. Trochę tych głupich filmów, jakichś naprawdę nie najwyższych lotów komedii, filmów muzycznych. Wszystko, co było do obejrzenia, oglądałam. Więc raczej szłam na tytuły. Jak już pan pyta o telewizję i co w związku z tym na wideo. Dużo filmów przypadkowo obejrzałam, ale na przykład z VHS-ów poznałam i zakochałam się w filmie Niebezpieczne związki Stevena Frearsa i wtedy odkryłam, że prawie równocześnie z Frearsem swoje niebezpieczne związki kręcił Miloš Forman. Zupełnie przecież inną historię, o wiele lżejszą i taką bardziej rokokową w charakterze. No, bardzo wielu rzeczy się wtedy nauczyłam i wtedy właśnie, czyli ta końcówka szkoły podstawowej, początek liceum, to już byłam zagorzałym fanem kina, filmów. To jedno i drugie idzie w parze. Ja faktycznie o tych VHS-ach cały czas zapominam, bo u mnie w domu nigdy nie było kaset. Była faktycznie bardzo ważna telewizja i ten telewizor faktycznie cały czas był włączony i tak naprawdę telewizor był w każdym pomieszczeniu w moim mieszkaniu, zarówno w salonie, w każdej sypialni i w kuchni także, więc ten telewizor był cały czas włączony. A potem pojawiły się odtwarzacze DVD i faktycznie te filmy na płytach DVD bardzo, bardzo często oglądałem. Ale skoro jesteśmy przy tytułach filmowych, to muszę panią o to spytać. O te filmy kultowe właśnie stricte dla pani, nie takie filmy kultowe, które są wskazywane przez filmoznawców oczywiście, ale jakie pani uważa filmy za kultowe? No tak, przez te lata studiowania i pracy w kinie to już mi się zatarło, co jest moim kultowym, a co jest kultowym, bo trzeba, ale bardzo lubiłam trylogię Ojca Chrzestnego, bardzo, to był mi jakiś bardzo bliski film. Mój ojciec nas katował, ale naprawdę katował jedną z jego pierwszych kaset VHS.
dawno temu na Dzikim Zachodzie. I wtedy, kiedy on to nieustannie puszczał, uwielbiał ten film, uwielbiał muzykę Ennio Morricone, no dla niego to było arcydzieło kina, to nienawidziłam tego dawno temu na Dzikim Zachodzie, a teraz absolutnie doceniam. Cenię stare filmy Clinta Eastwooda. Jak jesteśmy przy tym Dzikim Zachodzie, to on jak najbardziej się wpisuje, czyli bardzo szeroka jest ta rozpiętość gatunkowa. Lubię też no właśnie, niebezpieczne związki, które tutaj już przed chwilą wypłynęły, ale też jako nastolatka bardzo się podkochiwałam w Patricku Swayze w filmie Dirty Dancing, także nie przepadałam nigdy za horrorami, chociaż pamiętam tą serię z była taka straszna seria z takim mężczyzną, który się pojawiał z właśnie, wyparłam to. Więc horror, uciekałam od horrorów. Nie chciałam tego oglądać i nie lubiłam. Lubiłam kino obyczajowe. Lubiłam też polskie filmy. Oglądałam je chętnie. Oglądałam Ziemię Obiecaną. Do tej pory uważam, że to jest absolutne arcydzieło polskiego kina. Także nie wiem, na ile panu odpowiadam na pytanie i nie wiem, na ile szczegółowo jeszcze by pan chciał dalej. Ale tych filmów jest sporo. Ten dobór jest naprawdę mocno przypadkowy. Ale tak wtedy się oglądało. Jakieś odkrycia, jakiś aktor albo twórca, albo właśnie muzyka, która porywa i to już było coś. To prawda, ale właśnie z tymi filmami kultowymi też jest tak, że one prawdopodobnie trafiły akurat w ten stan ducha, jak ja to mówię. I właśnie dzięki temu one tak wpadły w naszą pamięć. I często to nie są właśnie filmy spełnione artystycznie, tylko takie, które nas po prostu zachwycają. Nie wiem, czy pani się z tym zgodzi, stwierdzeniem. Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy ma inną wrażliwość, inną wiedzę, inne umiejętności i naprawdę bardzo trudno jest uznać film za genialny. To znaczy genialny może łatwiej. Wtedy, kiedy wychodzi jakieś dzieło, to widzimy. Natomiast ludzie mają gigantyczną pojemność i taką akceptację. Ja też sama mam dużą czułość do nieudanych filmów. Bardzo żałuję, jak jakiś film nie wychodzi, bo przecież sama realizacja, samo zabieganie o fundusze, przygotowanie filmu, to jest takie wielkie dzieło, praca wielu osób. No i jak się to nie udaje, to naprawdę bardzo jest to smutne. No i mówi się, że kino polskie jest uważane za nieudane w pewnym sensie, z czym osobiście się nie zgadzam. I o to kino polskie też chciałbym panią spytać i o kino polskie bardziej współczesne. Czy jakieś tytuły w ostatnim czasie szczególnie przykuły pani uwagę? Łatwiej byłoby mi odpowiedzieć panu o twórczości braci Różewiczów, których uwielbiam, w filmach realizowanych w Łodzi. Zresztą lwia część polskiej produkcji filmowej powojennej powstawała jednak w Łodzi, szczególnie do lat 80. A z tych nowych tytułów, fatalnie, bo powiem jak ktoś, kto ma sporo lat, ale trudno mi o zachwyt. Zawsze, ja też się zastanawiam, na ile język filmowy się zmienił, bo on się oczywiście zmienił i na ile jest dostosowany do trochę innego odbiorcy niż ja. Często narzekam na scenariusze, ja oczywiście nie mówię o wielkich filmach hollywoodzkich, które też oglądam. Moim ulubionym filmem hollywoodzkim to jest 2012, także ja kocham katastrofy i apokalipsy w filmach. To już jest współczesny właściwie film, jak myśląc w perspektywie między Różewiczami a współczesnością, to bliżej mu do tu i teraz, ten film Emmericha, ale nie mam nic w głowie, jak mówimy o nowych polskich filmach. Oczywiście widziałam Zieloną Granicę i uważam, że to jest bardzo wartościowy, bardzo ważny film, ale też ma pewne wady, takie konstrukcyjne czy scenariuszowe, chociaż on ma pełnić inną funkcję. Mam wrażenie, że czemuś innemu służy ten film. Czekam na Lęk Fabickiego. To może jest kino, które trochę odpowie na te moje zapotrzebowania. Świetna jest Zimna Wojna. To kino polskie i międzynarodowe. Ale to jest też taki film, który może tak, to wyciągnę tą Zimną Wojnę, żeby cokolwiek panu odpowiedzieć, bo ta Zimna Wojna
jest i wielkim melodramatem, i dzieje się na tle historii, więc daje wiele z tego, co kochamy w kinie. Ma też świetną muzykę, fantastyczne zdjęcia, montaż, nie ma tam żadnego słabego wątku, momentu. A poza tym gdzieś tam widzę pokrewieństwo w Zimnej Wojnie, z kochankach z Zimnej Wojny, z kochankami z filmów Wonga Kar-wai'a, którego pokochałam w trakcie studiów, więc może. Ale mimo wszystko troszeczkę rysuje się nam tutaj taki słodko-gorzki smak polskiego kina. Czy równie słodko-gorzka jest praca w kulturze filmowej dla pani? Jak się pani pracuje w tej branży? Ja jestem jedną z osób, które mają naprawdę bardzo dużo szczęścia, bo po studiach, od razu, właściwie jeszcze w trakcie studiów, udało mi się zahaczyć w kinie i zostałam w tych kinach. Potem zaczęłam pracę w Muzeum Kinematografii. Ja pracuję w Muzeum Kinematografii już ponad 17 lat i bardzo lubię to muzeum i też bardzo lubię swoją pracę, dlatego że ona jest bardzo interesująca, ciągle się zmienia. To znaczy, ja nie powtarzam monotonnie tych samych rzeczy, coś, co wiele osób, czym wiele osób jest znużonych. U nas nie ma monotonii, u nas jest bardzo dużo spotkań z ludźmi i to ludźmi kina i też takich spotkań na trochę innych warunkach niż zwykłe zabieganie o autograf, tylko muzeum daje bardzo dużo możliwości. Ja też bardzo doceniam to, że mogę się tutaj rozwijać, bo od kilku lat, oprócz prowadzenia kina, także realizuję rozmowy. To znaczy, przeprowadzam wywiady z ludźmi ze środowiska filmowego, nie tylko twórcami, ale też osobami, które pracowały w łódzkich wytwórniach filmowych. I to są niesamowite spotkania. To w ogóle mnie jako osobę, która interesuje się historią kina, w tym przypadku kina polskiego, kina łódzkiego, niezmiernie cieszy, kiedy spotyka się 93-letnią panią Irminę Romanis, to chyba moje ostatnie nagranie, która była przez wiele lat charakteryzatorką w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi i pamięta wszystko, to znaczy dzieli się trochę swoimi obrazami, dzieli się tym, co ona ma w sobie. Po pierwsze, myślę, że to ma wielkie znaczenie dla przyszłych historyków kina, ale też dla zwykłych osób zainteresowanych tym, jak kiedyś było. Więc łowię te wspomnienia, udaje nam się je zarejestrować w dobrej jakości dźwięku i obrazu. I ja też trochę widzę w tym misję swoją i myślę, że po to jestem w muzeum, po to mam te wszystkie różne doświadczenia za sobą, żeby teraz zbierać głosy osób z historii. I tych aktywności, które tworzy, które uskutecznia Muzeum Kinematografii, jest naprawdę bardzo dużo. I już niedługo festiwal filmowy, festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. Też bardzo ciekawa propozycja dla osób, które pasjonują się właśnie nie tylko filmem, ale czymś więcej. Właśnie także mediami, ale też kinem dokumentalnym, które jednak mimo wszystko nie jest aż tak bardzo rozpowszechnione na festiwalach filmowych. Czy coś jeszcze pani by poleciła może naszym słuchaczom do obejrzenia, do zobaczenia na tym festiwalu? To w ogóle jest wspaniała sprawa, że w Łodzi są dwa festiwale, to znaczy nie wspaniale, że tylko dwa, ale że tak fajnie się dopełniają, bo przecież chwilę wcześniej zaczyna się Kamera Akcja, jeden z najciekawszych młodych festiwali filmowych, młody chociaż już ma paręnaście lat, ale jednak jest bardzo prężnie rozwijającym się, bardzo świetnie zaprogramowanym, fajnie pomyślanym festiwalem. No i chwila obok ten ponad 30-letni festiwal mediów. Jest dużo spotkań, jest dużo premier, ale też są przypomnienia filmów klasycznych w ramach festiwalu mediów. No ja oczywiście zawsze zachęcam do spotkań, do takich seansów, po których można spotkać się z twórcami. Tych spotkań jest bardzo dużo na festiwalu. Na pewno będę na filmie balkonowym Pawła Łozińskiego. To jest oczywiście świetny film, widziałam go już kilka razy, ale warto go sobie przypomnieć, choćby ten tytuł warto polecić. Na zakończenie naszej rozmowy muszę spytać, zadać takie bardzo ogólne pytanie. Jakie jest w takim razie pani marzenie, jeśli chodzi o pracę w branży filmowej? Czy coś pani przychodzi do głowy może na ten moment?
No to chyba chciałabym naprawdę dużo nagrań zrobić, bo tym się zajmuję od kilku lat, ja już o tym wspominałam, ale to właściwie jest obsesyjne, bo niestety ludzie uciekają i pamięć ludzka też jest ulotna. I parę razy nam się tak zdarzyło, że z kimś nie udało nam się porozmawiać i wtedy też nie tylko ginie człowiek, giną obiekty, które jego jakieś pamiątki, ważne rzeczy. To są takie... Film to jest w ogóle niebywale ulotny świat i to jest przecież tworzenie świata z niczego. Wiesław Nowak, operator filmowy, przyniósł nam do muzeum kilka lat temu zamek, który był ulubionym rekwizytem ojca, także operatora dźwięku, to jest ważne. I ten Zygmunt Nowak, ojciec Wiesława i jeszcze dwóch innych synów dźwiękowców, Zbigniewa i Bogusława, cały klan Nowaków robił dźwięk w polskim filmie, więc Zygmunt miał ten zamek i każde otwieranie drzwi, zamykanie drzwi właśnie kręcił z udziałem tego zamka. Ten przedmiot odziedziczył Wiesław Nowak i też go używał przez lata. I sam Wiesław opowiadał, że kiedyś ktoś chciał być bardzo uprzejmy dla ojca, no i ten zamek mu naoliwił. Zanim zamek doszedł do formy, to znaczy do właściwego skrzypienia, upłynęło z pół roku. No ale opowiadam o tym dość szczegółowo, bo przecież każdy inny, każda osoba, która nie jest zainteresowana filmem, nie pochyli się nad przedmiotem, uzna, że jest to jakiś totalny śmieć. A my ten obiekt, zamek Zygmunta i Wiesława Nowaków, prezentujemy na wystawie stałej, więc z tych takich niepozornych rzeczy, z takich drobiazgów, z takich erzaców tworzymy opowieść o polskim łódzkim filmie. No więc właśnie, chciałabym jak najwięcej nagrań, jak najwięcej przedmiotów pozyskać, żeby te światy, które przecież dawno już nie istnieją, zostały tylko jako gotowe filmy, żeby jakoś zachować i zostawić i jak najwięcej osób, żeby zostało zapamiętanych przy tej okazji. Tak, bo tych historii jest naprawdę bardzo wiele i o Pani historii również moglibyśmy rozmawiać jeszcze kolejne dziesiątki minut. To była fantastyczna rozmowa. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie i trzymam kciuki w takim razie, żeby to marzenie faktycznie się spełniło i na to spełnienie sam osobiście również będę czekać. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.